Celem tej kilkudniowej wyprawy rowerowej jest przekroczenie trzech granic. Siema banda! Granicy polsko-czeskiej, czesko-austriackiej i swojej własnej granicy. Granicy wytrzymałości. Plan podróży jest taki. Jadę rowerem z Wałbrzycha przez całe Czechy, aż do austriackiego Linz. Zależało mi na tym, aby cel był realistyczny do wykonania i jednocześnie na tyle trudny, żebym nie miał pewności, że dam radę. Trasę z Łodzi do Wałbrzycha i z Linz do Innsbrucka pokonałem pociągiem. Jestem teraz w Wałbrzychu. Co dalej? Pierwszy kilometr już pod górkę. Zapraszam na wyprawę Polska-Austria. Właśnie przekroczyłem granicę polsko-czeską. Pogoda jest piękna, na szczęście nie pada. Z bagażem jest duża, duża różnica. Naprawdę, jest dużo ciężej. Żeby wprawić rower w ruch, trzeba dużo więcej siły, a pod górkę to już nie są żarty. Tutaj za mną skalne miasto. Mam nadzieję, że troszkę widać na GoPro. No niestety cały film będę robił na GoPro. To widoków tak nie ponagrywam. Chciałbym kiedyś odwiedzić to miejsce. Takie charakterystyczne skalne łby. Troszeczkę pewnie widzicie, bo jest dobre słońce, bo jest dobre światło. Gulasz z knedlami. Najadłem się jak bąk, ale kurczę, już musiałem coś zjeść, bo dzisiaj tylko o śniadaniu. Przypomniało mi takie dobre danie pampuchy właśnie z gulaszem, moja mama robiła. Już bardzo długo tego nie jadłem. Here, right? Then you will see. Thank you so much. W końcu znalazłem mieszkanko. Wygląda spoko. 50 kilka kilometrów w nogach. Na razie wszystko jest ok. Dzisiaj było dosyć sporo górek. A jutro wielki dzień, bo planuję zrobić blisko 140 km. Jeszcze nigdy w życiu tak długiej trasy na rowerze nie zrobiłem. No to jedziemy. Dojechałem do Hradek Kralowe, jest pół do dziewiątej i mam cały dzień na szczęście na zrobienie pozostałych 100 km. Idę teraz na kawę, trochę się zrelaksować, odpocząć. Dobra, lecimy dalej, opuszczamy Hradek Kralowe. Jedziemy na południe. Jak myślę, ile mam jeszcze do zrobienia, to paranoja. Mam myśli w stylu, nie dam rady, coś mi się stanie, wysiądzie mi kolano, jakieś absurdalne w ogóle myśli. Ale jak się skupię na kolejnych 20 km, na kolejnym checkpoincie, to od razu mentalnie to lepiej wygląda. Jestem teraz mniej więcej w połowie drogi dzisiaj. Miejscowość, przez którą teraz przejeżdżam, nazywa się Pardubice. Ale patelnia, mówię wam, moje uda to już wyglądają jakby były zdjęte z Twittera. Jeśli ktoś robi taką wyprawę w lipcu, tak jak ja teraz, to zdecydowanie krem przeciwsłoneczny trzeba wziąć. O, cześć! No jaka miła niespodzianka. Mam wrażenie, że się męczę jadąc z górki. Właśnie stuknął 80 km dzisiaj. To jeszcze nie koniec. Jeszcze 60 przede mną. Na Humpolec? Na Humpolec. Ja nie jestem w Osadzie. Okej. Rachowice. Chabry. Serio? Pod górkę nie daję rady. Już mi nogi odmawiają posłuszeństwa. Nie mam nic do jedzenia. Sam muszę iść na obiad, wiesz? Chyba, że chcesz batona proteinowego. Bolec? Bolec, ja bolec. To nie wiem, to bych chyba nie wiem. Nie wie pan. Cholera jasna, nie wiem gdzie Google Maps mnie wyprowadziło, no jadę przez jakieś chaszcze. Ale kurde, burza się tu kręci. Już słyszę pierwsze grzmoty. No i k***a pada. Pół godziny czekałem, troszeczkę przeszło. Jeszcze pada, ale już nie tak strasznie. Idziemy dalej. Wstyd to nagrywać w ogóle.
kolejny durny pomysł. Nie wiem, nie dojadę. Nie wiem, poruszam się w tempie 7 km na godzinę. A jeszcze mi 40 km zostało. O, teraz naprawdę żałuję, że w ogóle dupę ruszałem z domu. Ja już po prostu nie mam siły, żeby pedałować. A to co chwilę górka. Sobie powtarzałem, kurde, prawie ze łzami w oczach. Dasz kurwa radę. Jesteś coraz silniejszy. Jestem coraz silniejszy. Taką moc dostałem, ale nogi i tak odmawiają posłuszeństwa. Przestałem nagrywać, już się poddaję z tym nagrywaniem. Po prostu chcę się doczołgać i tyle. Ludzie wchodzący na jakieś góry wysokie, na Mount Everest, co muszą przeżywać. Mają tutaj sklep narciarski i może jakiś wyciąg nawet. Zostało mi 18 km. Nie poddam się tak łatwo, ale muszę coś zjeść tak. Zapach jedzenia. O, stek, Boże, stek. Zjadłbym steka. To byłoby najlepsze, co by dzisiaj mnie spotkało. Jezus Maria, znalazłem coś. Nigdy jeszcze nie byłem tak wdzięczny za talerz zupy. Za talerz zupki chińskiej. Naprawdę nie rozumiem, czemu cały czas pod górę. Przecież jadę w Alpy. Taka nazwa tylko w Czechach. Ale cieszę się, że ją widzę, bo tu mam nocleg. Bardzo bym chciał skorzystać z jakiegoś planu B, ale niestety nie mam planu B. Żadne pociągi nie jadą w tym kierunku, do którego ja zmierzam. Nogi mi odmawiają posłuszeństwa, nawet jak chodzę, to już to ciężko wychodzi. A dzisiaj mam do wykonania 125 km. Moje uda są zmasakrowane zarówno w środku, jak i od zewnątrz. Pierwsze 40 km na dzisiaj zrobione. Nie będę dzisiaj za dużo nagrywał, muszę się skupić na celu. Poza tym, jakbym nagrywał, to ten film by się zrobił tylko o narzekaniu. Pan w sklepie rowerowym, tam gdzie przygotowałem rower do podróży, powiedział, że jedynym słabym ogniwem w takiej dłuższej podróży to będę ja. I potwierdzam. Rower działa, jedzie pod górę z górki, to ja wymiękam. A tak przy okazji tym z was, którzy są z Łodzi, polecam ten sklep rowerowy. Mieści się on przy starym rynku obok manufaktury. Dostałem tam mnóstwo wskazówek na temat tego, jak się spakować w taką dłuższą trasę, co brać, czego nie brać. No i ogarnęli mi rower last minute. We wszystkich innych serwisach rowerowych w okolicy powiedzieli, że nie mają czasu. Jędrychów Hradec, proszę państwa. I jakimś cudem jest to połowa trasy na dzisiaj. Szukam apteki albo jakiegoś Rossmana, muszę sobie kupić krem przeciwsłoneczny, bo ramiona mam już też spalone, a moje uda to szkoda gadać. Miałem nie filmować, ale tak tutaj pięknie. I był fajny zjazd z górki. Naprawdę, jak się szybciej jedzie, to po prostu wiatr we włosach. Wiedziałem, że w końcu musiało być z górki. Wczoraj był knockout. Padłem do łóżka z myślą, że dzisiejszy dzień, czyli te 120 km do zrobienia, jest absolutnie, jest w ogóle niemożliwe. A tu proszę, idzie mi naprawdę całkiem nieźle. Chciałem poznać swoje granice i poznałem. I ciekawe rzeczy się dzieją w człowieku, kiedy te swoje granice przekroczy. I okazuje się, że jest coś więcej. Okazuje się, że te granice leżą dalej niż się spodziewamy. W sumie ciężko mi powiedzieć, czym ten dzień dzisiaj się różni od wczorajszego. Jest niby podobny, a jedzie mi się dużo lepiej, a cierpię tak samo mocno jak wczoraj. Cierpię cholernie. Być może różnica polega na tym, że staram się wykorzystać to cierpienie i obserwuję je, patrzę co się dzieje. O kurde, zalają mnie uda. Wow, jedziemy dalej. O dupie nie wspomnę, dupa mnie tak boli. Mówię wam, po prostu nigdy, ale to nigdy jeszcze nie miałem takiego bólu dupy. Jeden wielki siniak, odparzenia. Wrócę do domu, to pożyczę posypkę od Majki. Tutaj rozkopane. Dobre rano. Prosim, dziękuję. To już ostatnie metry na dzisiaj. Jezus Maria, ja się czołgam, spadam z tego roweru. Jestem tak głodny, że zjem chyba konia z kopytami. Mam nadzieję, że tam da się coś zjeść. Dzisiejszy dzień był niespodzianką. W 3,5 godziny zrobiłem
pierwszą połowę trasy, czyli 65 chyba kilometrów, coś koło tego. Natomiast drugą połowę robiłem już w 6 godzin. A to dlatego, bo ostatni fragment, około 20 km było non-stop pod górę. Jestem teraz w jakichś górach, to przypomina mi troszeczkę Gorce nasze. Jest tu przepięknie, bardzo piękny apartament. Aż chce się tu naprawdę przebywać. Albo paleniznę. Boże. Chyba skóra mi zejdzie. Piękny apartamencik za 25 euro. No i mamy dzień numer 4, to będzie ostatni dzień mojej podróży. Właśnie za chwilę, za minutkę będę opuszczał południową Bohemię albo po prostu południowe Czechy i dzisiaj przekroczę granicę czesko-austriacką. Nie wierzę. Niesamowita podróż, naprawdę. To, co się dzieje w mojej głowie, tego się nie da nagrać na wideo. Po drodze nie było żadnego sklepu, nie chciało mi się szukać. I skończyłem bez zapasów wody. Przepraszam bardzo, mają państwo może trochę wody? Coś do picia mają państwo? Mają państwo trochę wody może? Butelkę wody? Z wodu. Jo. Ojejku, w akcie desperacji poprosiłem tych państwa o wodę i mi dali całą butelkę. Moja wdzięczność nie gra z nami. Moja wdzięczność nie zna granic. Próbuję się doczłapać do granicy czesko-austriackiej. Ona jest tuż, tuż, nie wiem, ze 2 km stąd. Już niewiele mi brakuje, ale jest cały czas pod górkę. Cierpienie to jedyna nadzieja. A mać, zgubiłem się, zjechałem z trasy i się oddaliłem od mojej wyznaczonej trasy. Nie, wracam jakąś drogą, staram się dojechać do tej mojej starej trasy. Oczywiście nadrobiłem kilometrów. Z 90 na dzisiaj robi się 100 do... Wszyscy mnie wyprzedzają, ale nie wszyscy mają już prawie 400 km w nogach. Idę po kamiorach 2 godziny, większość czasu przez górkę. Pcham ten rower, czołgam się, droga się urywa. Tu gdzieś powinna być zaraz granica. Na Polish. Fara, proszę państwa, granica austriacko-czeska, albo czesko-austriacka. Udało się! Plan minimum wykonany, ja aż mam dreszcze, kurwa. A to jest, proszę państwa, nowatorski sposób na czytanie mapy w pełnym słońcu. Kurde, jakbym miał dać wskazówkę komuś, kto będzie jechał dłuższą trasę, to chyba to, że trzymać się szosy, mieć GPS-a albo jakąś mapę offline, nie wiem. I sobie przymocować wygodnie przy kierownicy, żeby nie sięgać co chwilę do plecaka. W razie jak się znajdzie na takim zadupiu, że co chwilę trzeba skręcać, gdzie droga jest niejasna, nie ma kierunkowskazów. No, także doświadczenie czyni człowieka mądrzejszym. Szukam czegoś do zjedzenia, czegokolwiek. Jakby była jakaś restauracja, to było cudownie. Czułem jakąś zapach kiełbasy po drodze. Już od kilometra czuję. Ale nic tutaj nie ma. Wszystko jest pozamykane. Halo? Gibt's hier ein Restaurant, oder? Nee. Nein? Ich will etwas essen. Und alles ist zu... Ja, dann müssen Sie 2 Kilometer fahren. 2 Kilometer fahren? Ja. Nach Linz? Ort Richtung Reichenau. Ah, na. Ich muss nach Linz. Linzer Straße fahre ich. Linzer Straße. 2 Kilometer. Okay. Dort ist Steinschild. Wie heißt das? Steinschild hier. Und das ist ein Dorf? Das ist ein Gasthaus. Gasthaus. Können Sie mitnehmen. Super. Vielen Dank. Pani powiedziała, że jeszcze 2 kilometry w stronę Linz będzie jakiś Gasthaus, którego nazwy nie jestem w stanie powtórzyć, ale się nagrało chyba, więc w każdym razie 2 kilometry i coś tam będzie. Umieram.
Z głodu! Prawe kolano mnie tak p***dala, nie mogę tak przycisnąć. Nie wierzę w to, ale jest bliżej niż dalej. Dobra kobieta mnie nie okłamała. A, biorę zupę. Boże, proszę, żeby to nie była Fata Morgana. Grüß Gott. Die Küche ist geschlossen, oder? Nein, aber wir kochen sonst nur also Mittag. Jedzenie takie sobie, taka surowa, typowa austriacka restauracja. Po 4 dniach i blisko 400 km rowerem dojechałem do Linz, miasta w górnej Austrii, które leży nad pięknym, modrym Dunajem. Jeszcze 4 dni temu wydawało mi się, że żeby przejechać taką trasę, wystarczy trochę cierpliwości. Prędko zdałem sobie sprawę, że to jednak za mało. Oprócz zawziętości, ważna również podczas takiej wyprawy jest odporność na dyskomfort, a nawet ból. To, czego nauczyłem się podczas tej podróży, to to, że stać nas na więcej niż nam się wydaje. A na zakończenie taka mądrość. Za bogactwo całego świata nie da się kupić przyjemności i spełnienia, jakie daje zaspokojenie morderczego pragnienia w morderczy upał. A kiedy to mordercze pragnienie zaspokoisz dzięki uprzejmości przypadkowo spotkanej osoby, doświadczysz ogromnego uczucia wdzięczności w najczystszej postaci.